Ksiądz Jankowski powrócił do przestrzeni publicznej niczym bumerang. Mimo iż duchowny od przeszło 8 lat spoczywa pod powierzchnią ziemi, to temat jego przestępstw wciąż jest żywy. Po szokujących odkryciach dziennikarzy zapadła decyzja w sprawie jego pomnika. Prezydent miasta wydał odważne oświadczenie. Ksiądz Jankowski przez wiele lat uchodził za postać niemal nieskazitelną. Jego powierzchowna dobroczynność oraz zainteresowanie kwestiami charytatywnymi sprawiły, że duchowny doczekał się własnego pomnika. Po ujawnieniu szokujących faktów z jego życia, obecność monumentu stała się nieco niewygodna. Ksiądz Jankowski zniknie z Gdańska. Prezydent podjął ostateczną decyzję. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, odniósł się do likwidacji pomnika księdza Jankowskiego. Mężczyzna postanowił, że monument zniknie z powierzchni miasta. Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dla pomnika księdza Jankowskiego, stanowczo oznajmił. Mimo takiego działania, prezydent Gdańska nie uważa sprawy za zakończoną. Jego zdaniem wątek ten należy doprowadzić do końca, a dopiero później porzucić temat na dobre. Aby tak się stało, potrzebna jest jednak interwencja Kościoła. O pomoc w wyjaśnieniu sprawy poproszony został arcybiskup. Zaapelowałem listowanie do APP. Sławoja Leszka Głudzia o powołanie przez Kościół komisji w celu wyjaśnienia tej sprawy. Im szybciej to się stanie, tym lepiej, bo i tak jest to nieuniknione, zaapelował samorządowiec. Mieszkańcy świętują, jak wykazały badania przeprowadzane przez portal wp.pl. Zdecydowana większość mieszkańców nie chciała, aby pomnik dalej stał w Gdańsku. Aż 89,4% badanych stwierdziło, że w mieście nie ma dla niego miejsca. 6,4% osób ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem monumentu, a jedynie 4,3% osób nie ma własnego zdania w tej kwestii. Mimo ogromnego wzburzenia i kontrowersji wokół księdza Jankowskiego, wciąż pojawiają się głosy obrony. A gdzie są dowody? Każdego po śmierci można oskarżyć. Jeżeli ktoś czeka z oskarżeniem 50 lat, to są już konfabulacje, albo choroba psychiczna, zespół rojeniowy, odważnie napisał jeden z internautów. Myślę, że warto takie decyzje podejmować, kiedy bazujemy na faktach. Oskarżenie to nic innego jak zgłoszenie sprawy do wyjaśnienia. A po drugie, nie jestem zwolennikiem stawiania pomników. Uważam, że są inne, cenniejsze potrzeby w naszym państwie, które wymagają wsparcia finansowego, podjął wątpliwość ktoś inny. Dla przypomnienia, pomnik KS Jankowskiego stał się w ostatnim czasie przedmiotem aktów wandalizmu. Ludzie między innymi oblewali go farbą. Po tych wydarzeniach władze miasta podjęły temat usunięcia pomnika.